Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. Podcast olimpijski w 2024 roku rozpoczynamy z przytupem, bo moje gościni dla jednych jest wzorem i inspiracją, a dla innych egoistką. Wicemistrzyni świata, wicemistrzyni Europy w lekkoatletycznych wielobojach Adrianna Sułek-Schubert, która od jakiegoś czasu, a konkretnie od ponad 8 miesięcy nie jest sama, tylko na co dzień towarzyszy Ci mały człowieczek. Cześć. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Adana, muszę na sam początek zapytać, jesteś w 9. miesiącu ciąży, więc jak się czujesz i jak się czuje ten mały człowieczek w Twoim brzuchu? Ten mały człowieczek się czuje znacznie lepiej niż ja, bo to ja odczuwam te dolegliwości, kiedy on mi sprzedaje kopniaki mniej więcej około 20 godzin na dobę. Mam tylko święty spokój, jak jestem na treningu przez te 4. Wtedy on się chyba czuje najlepiej, jak ryba w wodzie w swoim środowisku. Ale we dwoje czujemy się wspaniale i ja już wyczekuję jego przyjścia na świat. Niemniej jednak nie chciałabym, żeby to nastąpiło już. Jeszcze trochę poczekam, niech będzie sobie faktycznie w swoim środowisku jak najdłużej i niech się rozwija prawidłowo. W teorii jeszcze troszkę czasu tam ma. Tak. Mamy premierę 9 stycznia, no to jeszcze tam kilka tygodni. Tak. Normalnie podcast olimpijski tym stwierdzeniem kończę, ale z Tobą tę rozmowę chciałabym zacząć od tego, żebyś dokończyła zdanie. Tak. Latem 2024 w Paryżu. Latem 2024 w Paryżu będę walczyła o medal olimpijski. Tak jest moje zdanie, więc tak powiem. Złoty medal, czy w tym momencie, w tych okolicznościach każdy medal będzie dla Ciebie satysfakcjonujący? Tak, w tym momencie trochę się scenariusz zmienił i każdy medal będzie dla mnie satysfakcjonujący. Niemniej jednak moja mentalność nie pozwala mi mówić albo myśleć o tym, że jadę gdzieś po srebrny czy brązowy, tylko zawsze celuję w ten medal najcenniejszego kruszcu. I mówi to kobieta, która jest w 9. miesiącu ciąży, która gdzieś tam pod koniec stycznia powinna urodzić bobaska, a 7 i 8 sierpnia są zawody 7-boju na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tak, dokładnie tak. Z pełną świadomością. Budzisz sporo kontrowersji aktualnie, bo cały czas jesteś w treningu. Pytanie, w jak mocnym treningu? Jak ty sama go określasz? Bo na filmikach, które wrzucasz w mediach społecznościowych, tym całkiem sporym, pięknym brzuszkiem. No wygląda to dość hardkorowo, tak bym powiedziała. A jak jest w Twoim odczuciu? W moim odczuciu jest tak, że mogłoby być znacznie ciężej, ale nie mamy badań naukowych popartych takim stwierdzeniem, że jest to bezpieczne, więc sugerujemy się tylko tym, co jest nam znane i dostępne, więc te obciążenia treningowe są znacznie mniejsze niż do tej pory miałam okazję przyzwyczaić swoje ciało, ale jednak jestem w pełni świadoma tego, że rozwija się we mnie życie i że to życie musi mieć maksymalnie komfortowe warunki do tego, żeby móc faktycznie być w zdrowiu przyjść na świat. Więc te treningi są o takiej intensywności, jakiej wszyscy wyrażają zgodę i kontrolują. Ja osobiście uważam, że mogłoby być znacznie ciężej i nie jest to dla mnie trening mocno obciążający. Faktycznie może jak biegam, to sapię jak parowóz i to już jest dla obcych osób i osób z zewnątrz coś nowego i coś dziwnego. Ale dla mnie to nie jest żaden wysiłek, który pozwala mi myśleć o tym, że jakieś realne zagrożenie jest czyha za rogiem, czy w jakiejkolwiek innej postaci. Więc tak naprawdę realizuję plan treningowy na tyle, na ile to możliwe. Gdzieś tam powoli przesuwam te granice i mówię trenerowi, że to jeszcze nie jest moment na to, żeby zejść ze sceny i już przygotowywać się do porodu, bo mam wrażenie, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ja nie odczułam żadnych dolegliwości bolesnych. Wyniki mam bardziej wzorcowe niż kobiety w ciąży, które nie uprawiają sportu, więc tak naprawdę uważam, że robimy wszystko zgodnie z zaleceniem lekarzy i zgodnie z naszą taką sportową wolą. To jak byś określiła procentowo, to jest jaki procent Twoich możliwości, to co wykonujesz aktualnie, albo inaczej, jaki procent obciążeń treningowych, które miała być w tym okresie normalnie nie będąc w ciąży? Teoretycznie jest to 60%, tylko że trzeba też zaznaczyć, że dla mnie 60% to tak naprawdę ja to odczuwam jak jakieś 20, bo tylko tak naprawdę dla mnie wysiłek na najwyższym i na tym maksymalnym poziomie jest jakkolwiek odczuwalny, więc dla mnie te 60% to jest takie przysłowiowe pitu-pitu i to może wyglądać na jakąś ciężką jednostkę, ale ja naprawdę znacznie ciężej trenowałam przez kilka lat i przyzwyczaiłam swój organizm do zupełnie innych obciążeń treningowych I teraz te jednostki treningowe to są dla mnie dosyć przyjemne, nie wymagają żadnego stresu, nie wymagają większego przygotowania, więc tak naprawdę realizuję też zastępczy plan treningowy, dużo jednostek rehabilitacyjnych, żeby przygotować ten organizm do bardzo ciężkiej pracy po porodzie. I to jest dla mnie taki okres, kiedy robimy to, na co pozwalają nam badania naukowe. Robimy to wszystko w komitywie z lekarzami prowadzącymi. No i do tego ja dodaję możliwie wszystkie jednostki i ćwiczenia rehabilitacyjne znane mi, żeby móc zapobiegać i w te 4,5 miesiąca, może nawet 5, w zależności od trwania połogu, przygotować się maksymalnie najlepiej do Paryża. Widziałam ostatnio około 50 kg na sztandze, z którą robiłaś przysiady. Tak. I to jest takie pitu-pitu. Tak. Tak. To jakie są największe obciążenia? Jakie, nie będąc w ciąży, z jakimi robisz przysiady? My nigdy nie podchodzimy do przysiadów maksymalnych po 1-2 powtórzenia, bo to są dla nas, to jest ta siła faktycznie maksymalna, ale ja podczas wyboju nie jestem nigdy w pełni świeża i nie jestem wypoczęta. I tak naprawdę tylko podczas pierwszej konkurencji biegu przez płotki można powiedzieć o tym, że to byłby jakiś wyznacznik naszej mocy. Więc tak naprawdę zawsze to są powtórzenia w ilości 3-5, czy 10, czy 12, jak to jest taki okres przygotowawczy. Więc bez problemu gdzieś tam te 90-100 kg na taki przysiad jest brane i to też nie jest brane na przysiad z tyłu, tylko na przysiad z przodu, który jest cięższym przysiadem. Zakresy stawu skokowego po prostu pozwalają mi lepiej wykonać ćwiczenie, które jest tą trudniejszą formą i mam tam w tych pozycjach mam po prostu lepsze wyniki. I tak naprawdę te 50 kg, kiedy ja teraz też ważę znacznie więcej niż ważyłam znacznie. 8 kg, ale jest to odczuwalne dla organizmu. Kiedy ja faktycznie ważę więcej, to tym bardziej. Te 50 kg to jest dosłownie namiastka mnie. Więc no nie ukrywam, że gdzieś te treningi są tylko po to, żeby podtrzymać tą pamięć mięśniową, żeby gdzieś to ciało się znacznie nie zmieniało i tak naprawdę tylko po to, żeby cały czas być w ruchu, bo nie ukrywając, przeleżeć 9 miesięcy i potem jeszcze w kolejnym połogu i w okresie przygotowawczym zaczynać z takiego, nawet nie powiedziałabym, że wyjściowego zera, byłoby nam znacznie ciężej niż tak jak teraz będę zaczynała z taką jeszcze przyzwoitą dyspozycją, że mam świadomość, że mogłabym trenować znacznie ciężej, że te treningi mimo wszystko czasowo i wynikowo aż tak nie odbiegają od tych rekordów życiowych, tylko trzeba będzie znaleźć w sobie takiego harta ducha, żeby móc wejść i zbliżyć się do tych rekordów życiowych, albo nawet je poprawić na krótko przed igrzyskami. Ile masz zamiar dać sobie wolnego? To takiego całkowitego? Nie mam czegoś takiego, że ja sobie coś mogę założyć, bo ja mogę powiedzieć, że założyłabym 2 tygodnie i chciałabym wrócić do treningów, ale to wszystko będzie... Przed porodem. Przed porodem nie planuję mieć wolnego. Mam nadzieję, że po prostu nie będę rodziła w trakcie treningu. Na pewno te jednostki treningowe będą o zmniejszonej intensywności im bliżej rozwiązania, bo po prostu odczuwam już pracę dziecka i nie chcę go po prostu zgniatać podczas tych wszystkich ćwiczeń i gdzieś i skoki, czy przysiady, czy pchnięcie kulą, to wszystko to jest jakiś nacisk już na dolne partie brzucha, a to dziecko jest już tak osadzone znacznie niżej i po prostu nie chcę potem mieć jakichś wyrzutów sumienia, że zrobiłam coś, co mogło zaprzestać jego naturalnego, zdrowego rozwoju i faktycznie wtedy będziemy wchodzić w takie ćwiczenia zastępcze i mamy tych ćwiczeń całą masę i bazę i jesteśmy na każdy scenariusz przygotowani i dopóki zdrowie pozwala i ja nie odczuwam żadnych dolegliwości bolesnych, to chcemy realizować normalnie plan treningowy. I oczywiście nie biegamy przez płotki, chociaż uważam, że popełniliśmy błąd, bo gdzieś moja pani ginekolog prowadząca miała płotkarkę w 9 miesiącu, która jeszcze w 9 miesiącu te płotki biegała, a my zrezygnowaliśmy na krótko przed Budapesztem i były to już formy zastępczych ćwiczeń niż bieganie tej normalnej, standardowej wysokości płotka. Więc będę wiedziała na przyszłość, że nie trzeba ze wszystkiego rezygnować, ale wtedy jeszcze, kiedy podejmowaliśmy decyzję, nie potrafiliśmy odnaleźć wszystkich badań i mieć takiej pewności, że będzie to bezpieczne, więc woleliśmy zrezygnować i wprowadzić trening zastępczy. Ale faktycznie uważam, że nie będzie takiej konieczności. Jeżeli coś mnie zwali z nóg, będę odczuwała jakieś dolegliwości bolesne, to zrezygnuję. Nie mam żadnego takiego parcia, żeby do ostatnich dni ryzykować, że podczas przysiadu zacznie się akcja porodowa i odejdą mi wody, czy cokolwiek w tym kierunku, więc na ten moment nie planuję, a może być tak, że za tydzień już będę wyłączona z treningu i to też będzie w porządku. A jak mówisz o tym, że twoja pani prowadząca ginekolog prowadziła płotkarkę, której zezwoliła na bieganie płotków w 9 miesiącu ciąży, no to ja muszę zapytać, co to jest za pani ginekolog położnik i czy długo jej szukałaś? To nie ja ją szukałam, to moja pani fizjoterapeutka, pani doktor Elżbieta Szczechowicz szukała mi całego sztabu, który gdzieś tam będzie się wciąż mną opiekował. Jak zresztą ze wszystkim, to zawsze ona jest jakby tą osobą decyzyjną, która dobiera jakby sztab do naszego teamu. I jest to pani, nie wiem, chyba nie wiem, czy powinnam rzucać nazwiskami, więc może po prostu jak dopytam, to przekażę tobie tę informację. Ale jest to bardzo wyrozumiała pani, która ma bardzo holistyczne podejście. Dla niej aktywność sportowa jest jak najbardziej korzyścią, a nie wadą. I ona po prostu nie boi się tego i ona po prostu mnie częściej monitoruje. Ona wykonuje mi serię badań. Do tego dołożyła nam jeszcze drugiego ginekologa, który będzie faktycznie w razie czego podejmował jakieś działania. I po prostu te wizyty są znacznie częstsze i jestem monitorowana i gdzieś jesteśmy w takiej komitywie, że pewnie nie jest to normalne, że możemy do siebie zadzwonić, napisać SMS-a i normalnie kobiety nie doświadczają tego ze swoimi ginekologami czy innymi lekarzami, ale jakby od razu zaznaczyliśmy, co chcemy osiągnąć. Pani ginekolog wie, że chcemy, aby poród przeszedł jak najbardziej łagodnie, aby jak najszybciej wrócić do sportu i wie, jaki jest cel na Igrzyska Olimpijskie. Medal. I po prostu widzę teraz, dopiero teraz będąc w ciąży i widząc, jak odbierana jest kobieta w ciąży, która próbuje, nie wiem, otrzymać receptę na jakikolwiek lek albo skierowanie na badania sportowe, z jaką się spotyka barierą i przeszkodą ze strony lekarzy, więc dla mnie było to coś oczywistego, że będę uprawiała sport i że dobiorę sobie taki sztab, a widzę, że to wcale faktycznie nie było łatwe i że moja doktor Szczechowicz musiała się namęczyć, żeby znaleźć ginekologa, który się tego wszystkiego podejmie. Wiesz, bo ja jestem w miarę na bieżąco. Mam 1,5-roczną córeczkę, no więc też przechodziłam przez te wszystkie ciążowe procedury, tak to określę. I moja pani profesor prowadząca dość szybko powiedziała w ogóle stop, czerwone światło na wszystko. Stąd jak obserwowałam ciebie w social mediach, jak miałyśmy około 2 miesięcy temu możliwość porozmawiać, no to moja pierwsza myśl była, kto się na to godzi i kto podpisuje te papiery i kto mimo wszystko bierze na siebie odpowiedzialność. Tak, no to jest to moja pani ginekolog i też tak naprawdę drugi pan ginekolog, który bada dziecko i są to te badania po każdym trymestrze. Jest też w pełni świadomy mojej aktywności. Oni wiedzą, jakich obciążeń, jakich czasów dokonuję na treningu. Może nie do końca orientują się na tle innych zawodników, jak to wygląda i czy to jest ciężko, czy mocno. Ale po prostu też pytają mnie, a ja szczerze z nimi rozmawiam. Mówię o dolegliwościach, jeżeli jakieś na treningach się pojawiały, bo nie powiem, że to było 9 miesięcy czy 8 skończone zupełnie bez bólu i bez odczuwania tego, że rośnie we mnie życie. Ale cały czas monitorujemy. Ja też tą skalę bólu jestem w stanie dosyć mocno, precyzyjnie określić. Mam bardzo wysoką świadomość ciała i tak naprawdę powiedziałabym, że w ciąży ona się zwiększyła 2-krotnie. I mam nadzieję, że tak mi zostanie do Paryża, bo byłabym bardzo zadowolona, gdyby gdzieś ten pułap wyjściowy pamięci mięśniowej był na tak wysokim poziomie, jak jest teraz. I to czucie ciała. I tak naprawdę przez to, że jest takie zaufanie i ta relacja jest maksymalnie skoncentrowana na celu i na tym, żeby dziecko było zdrowe, bo o to chodzi lekarzom, a ja na tym, żeby dziecko było zdrowe i żebym ja osiągnęła w Paryżu to, co sobie zaplanowałam parę lat wcześniej, no to wszyscy działamy do jednej bramki i tutaj każdy wie, że no nie ma po prostu najmniejszego marginesu na jakieś kłamstwa. No to zacznijmy od początku, ale nie od początku twojej kariery sportowej, tylko od tego momentu, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży. Ale tak szczerze, jaka była twoja reakcja, kiedy się okazało, że w końcu jesteś w ciąży? W końcu. Bo ja za każdym razem, no nie oszukujmy się, kobiety uprawiające sport mają rozregulowaną tą gospodarkę hormonalną, więc dla mnie miesiączka opóźniona o kilkanaście dni, czy prawie nawet kilkadziesiąt, bo i były takie miesiące. Dodatkowo te mocne dolegliwości bólowe i zdrowotne z tarczycą powodowały, że dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem, że ta miesiączka nie przychodzi w terminie tych 28 czy 30 kilku dni. I ja za każdym razem, kiedy ta miesiączka się spóźniała, to mówiłam całemu sztabowi, że będziecie wujkami i ciociami, albo że Antonina jest już w drodze. Nie miałam nigdy wybranego imienia dla syna, stąd zawsze mówiłam, że to będzie Antonina. Będzie? A będzie Leon, bo będzie syn jednak. Ale po prostu zawsze tak myślałam, że gdzieś tam, że tak mnie los obdarzy, że to będzie pierwsza córka, która od razu będzie chciała iść w ślady mamy i że rekordy polskie i wszystko inne zostanie w rodzinie. Ale jest to syn, ja jestem przeszczęśliwa, bo to nie było też nigdy tak, że ja marzyłam tylko o córce. Ja zawsze chciałam mieć 3 synów i być jedyną kobietą w domu. Więc to był tylko taki scenariusz, że po prostu mieliśmy wybrane imię. I nikogo nie zdziwiło, jak ja przychodziłam co miesiąc i mówiłam, znowu będziecie wujkiem i ciocią, i znowu Antonina. I jak dostawałam tą miesiączkę, to wysyłałam SMS-y czy do męża, czy do mamy, że nie ma Antoniny, nie będziesz babcią, nie będziemy rodzicami. A teraz było tak, że kiedy szukaliśmy tej diagnozy, skąd się biorą, oprócz dolegliwości bolesnych brzucha, bo przy tej tarczycy tak naprawdę tak wyglądało gdzieś tam ostatnich parę lat, że mimo zdrowej diety ja byłam jakaś napuchnięta i ten brzuch wyglądał jakby gdzieś tam już faktycznie był ten trzeci miesiąc ciąży, więc ja nie zauważyłam żadnych nowych zmian w swoim ciele i szukaliśmy przyczyny, skąd taka sinusoida na treningach, że te treningi zawsze są na bardzo wysokiej jakości i mimo maksymalnej koncentracji potrafiły być takie przysłowiowe wtopy. Na to naprawdę sobie nigdy nie pozwalam na treningu i nie mogliśmy jakby zdiagnozować tego, co się dzieje i gdzieś czy mój osteopata, czy właśnie moja fizjoterapeutka wysyłali mnie, żeby już iść pod kątem jakiegoś nowotworu piersi, czy czegokolwiek innego, żeby po prostu wszystko móc wyeliminować takie najpoważniejsze, co mogłoby wskazywać na to moje samopoczucie i na tę moją zmieniającą się sylwetkę. Ciąża nie przyszła ci do głowy jako pierwsza? Nie, ciąża mi nie przyszła do głowy jako pierwsza. I tak naprawdę ja poszłam do ginekologa i pani ginekolog mnie poinformowała, że gdyby wiedziała, to by włączyła tam konsultację położniczą, chyba, a nie po prostu taką kontrolę ginekologiczną, że jestem w ciąży. I ja byłam bardzo szczęśliwa i byłam tylko smutna, że byłam sama, bo jakby to było dla mnie takie rutynowe badanie i nie mogłam od razu wyjść i podzielić się informacją z mężem, ale faktycznie była ze mną akurat mama i babcia, bo były krótko po obozie w Karpaczu u mnie w domu, żeby przygotować mi jeszcze lepsze jedzenie i wesprzeć mnie przez 2 tygodnie, bo walczyliśmy cały czas o Budapeszt i myśleliśmy, że może tutaj gdzieś popełniliśmy błąd, bo jednak na obozach nad tym jedzeniem nie mam takiej kontroli jak w domu, więc miałam rozpiskę od dietetyków i próbowaliśmy w ten sposób realizować plan treningowy. Ja od razu wyszłam ze zdjęciem i powiedziałam, że w końcu będzie Antonina i że będziecie babcią i prababcią. I tak naprawdę pojechałyśmy do Łazienek, ja tylko szykowałam już prezent jakiś dla męża, żeby go poinformować o tym, że mamy dziecko w drodze. I zastanawiałam się tylko, co dalej, bo jednak mimo wszystko to był taki szok, że ja jestem szczęśliwa, ale na mój sukces pracował cały sztab. No i co teraz? Od kogo zacząć? Komu powiedzieć pierwszemu? Jak to zrobić? No i mi przede wszystkim kamień spadł z serca, że to nie są problemy treningowe, że to nie są jakieś problemy z moim układem nerwowym, czy z czymkolwiek innym, z koncentracją, z podejściem do treningu, może z niedziałającym bodźcem, tylko że po prostu rośnie we mnie życie. I jak zaczęłam sobie zdawać sprawę, że przecież przed chwilą wypełniałam kwalifikację olimpijską w Gettys, gdzieś startowałam już wcześniej, trenowałam bardzo ciężko, a byłam już w ciąży, mówię, o kurczę, no to dziecko będzie zahartowane i pewnie ma już na swoim koncie pierwszy rekord świata w jakiejś kategorii dla niemowlaków, nienarodzonych. I faktycznie ja byłam bardzo szczęśliwa, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby być młodą mamą. I gdzieś tam jak rozmawialiśmy z rodziną, to zawsze tego chcieliśmy, żeby dożyć jak najdłuższych lat swoich dzieci. I zawsze wiedziałam, że to nie będzie jedno dziecko, bo jestem jedynaczką i uważam, że to jest najgorsze, co może być. Nie móc dzielić się jakby takimi rodzinnymi wspomnieniami z najbliższymi osobami w tej więzi, w tym drzewie genealogicznym. Tylko faktycznie jak odejdą nasi najbliżsi dziadkowie, rodzice, to człowiek zostaje sam. A teraz ja już sama nie zostanę, już będę miała syna, więc jakby będę odpowiedzialna do końca życia za drugą istotę, w przyszłości za kolejne. I tylko po prostu obawiałam się reakcji właśnie tych najbliższych osób, bo wiedziałam, że trener akurat jest na tyle wyrozumiały i na tyle młodą osobą, że podejdzie też do tego w podobny sposób jak ja. Czyli może nie jest to najbardziej fortunny czas dla nas, bo jednak jest jeszcze w styczniu mówiliśmy, że to byłby czas, żebyśmy na spokojnie zdążyli z Paryżem. A jednak zaszłam. Tak, jakbym już wiedziała, że w styczniu, a jednak to już dowiedzieliśmy się o ciąży na początku czerwca, zaraz po kwalifikacji olimpijskiej w Gettys. Szukaliśmy przyczyny tego słabszego skoku z wyż, bo to jednak moja domena. Dziwiliśmy się, że żółty wyszły najlepiej podczas tego startu i że bieg na 800 metrów był raczej jednym z cięższych, więc szukaliśmy tej przyczyny i jednak to już był prawie czerwiec, albo już nawet początek czerwca, no to już było troszeczkę późno. I mówię, jak ja teraz to powiem trenerowi? No i ja zadzwoniłam do trenera, że przyjadę, że porozmawiamy na treningu. No i trener przyjął to oczywiście tak, jak się spodziewałam, że pogratulował. Powiedział, dobra, potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć tak samo jak ty, żeby ustalić plan działania i się wymienimy. A jak dzwoniłam do pozostałych osób ze sztabu i mówiłam na przykład do swojego menadżera, że proszę, żeby usiadł. On mówi, no co ja będę siadał, mów, bo ja jestem w trakcie pracy, gdzieś coś załatwiam, zawirowany cały. I ja mówię, nie no, panie Krzysiu, naprawdę, ale już by pan usiadł. I on mówi, no mów, ja tam już wychodzę z domu, to porozmawiamy, schodzę po schodach. Ja mówię, no że jestem w ciąży. On mówi, użył niecenzuralnego słowa i mówi, mogłaś powiedzieć, żebym usiadł. Ja mówię, no mówiłam. Więc jakby najbardziej się obawiałam powiedzieć swojej fizjoterapeutce. Najmniej się obawiałam jednak mimo wszystko z perspektywy profesorowi Janowi Blecharzowi, bo wiedziałam, że on nawet jeżeli będzie w jakimś stopniu rozczarowany, bądź nie idzie to zgodnie z jego filozofią tych przygotowań do Paryża, to będzie w stanie to bardzo dobrze zakamuflować. A jednak trenerowi, czy komukolwiek z rodziny, czy ze sztabu, to wiedziałam, że to będą takie emocje jak kawa na ławę. Czyli ja powiem i od razu zobaczę, czy aha, jesteś w ciąży, albo super, że jesteś w ciąży, albo o Boże, jesteś w ciąży i po Paryżu, więc jakby tak naprawdę... Reakcji było więcej? Wszystkie były tak naprawdę pozytywne, bo wszyscy znali mnie od tej strony, wiedzieli, że chcę być mamą. Ale co tak naprawdę pomyśleli, albo jak usiedli potem w domu i pomyśleli sobie, że ich zawodniczka, która miała gdzieś tam pretendować do medalu w Paryżu, jest w ciąży i teraz jak sobie pewnie wszystko policzyli, że rozwiązanie ma być w styczniu, a start w sierpniu, a przecież jeszcze Mistrzostwa Europy po drodze, to pewnie te reakcje już były nieco inne, ale gdzieś tam te pierwsze euforie, ja też przychodziłam mocno pozytywnie nastawiona i pokazywałam to zdjęcie z Łyskie, więc raczej wszyscy odebrali to pozytywnie. U mnie w domu tylko dziadek powiedział, a ja kupiłem bilety na Paryż. Ja mówię, no dziadek, no to pojedziesz. Ja mówię, no to będziesz żałował, że nie pojedziesz i nie będziesz oglądał wnuczki na podium. I faktycznie jemu zajęło to kilka miesięcy, żeby się gdzieś oswoić z tą myślą, zobaczyć, że ja nadal trenuję, że to jest nadal realne. I gdzieś teraz bliżej rozwiązania faktycznie. On już też wyczekuje tego wnuka. Już gdzieś rozmawiamy o tym, jaki będzie układ opieki nad dzieckiem i wszystkich tych planów. Widzę, że już dopytuję, gdzie mieszkam w Warszawie, w razie czego jak dojechać, co i jak. A faktycznie na początku to nie było o tym mowy i w ogóle ten temat sportu odszedł trochę do lamusa, więc to była chyba taka jedyna osoba, która tak jawnie, namacalnie pokazała mi, że jest niezadowolona z tego, że ten Paryż został zaprzepaszczony. Aha, jaka była reakcja osób z twojego najbliższego otoczenia? Już teraz powiem tylko o rodzinie. Mama, właśnie babcia, mąż, czyli osoby, którym nie tylko zależy na tej twojej karierze sportowej, no ale też na tym wnuku, jak już teraz wiemy, nie Antoninie, tak, a Leonie. Jaka była ich reakcja na to, że ty im powiedziałaś, ja cisnę, ja dalej normalnie trenuję na tyle, na ile mogę. Nie odradzali ci tego? Nie powiedzieli... Cały czas mi odradzałaś? Cały czas mi odradzają, bo właśnie tak jak mówisz, Ola, to jest mój mąż, czyli ojciec tego dziecka, to jest moja mama, czyli babcia tego wnuka i moja prababcia i tak naprawdę wszyscy, nie mając takiej wiedzy, jaką my możemy gdzieś nabyć dzięki badaniom naukowym Ameryki czy czegokolwiek innego, to wszyscy się obawiają i dla nich to nie jest naturalne. I faktycznie, kiedy ja przedstawiam im swój punkt widzenia i gdzieś pokazuję te badania, czy gdzieś oni rozmawiają z osobami z mojego sztabu, które już potrafią to bardzo merytorycznie argumentować, to faktycznie ich punkt widzenia się odrobinę zmienia, ale nadal z tyłu głowy jest im bliżej rozwiązania, Ada już nie jedź na obóz, Ada już odpuść, no nie jedź w te góry, no jak dzwonisz do mnie, nie wiem, z Sarnych Skałych, no przecież to jest wspinaczka, no co ty robisz, dziecko? I tak samo mąż, nie jedź, Ada zostań, albo pojadę z tobą, albo może coś ci pomogę, czy z walizką, czy z czymkolwiek. A ja mówię, że nie przesadzajcie, ja też mam na tyle świadomość swojego ciała, że jeżeli coś się będzie działo nie tak, to ja o tym powiem, ja poproszę o pomoc, nie mam z tym żadnego problemu. I też moja mama wtedy tak sobie myśli, mówi, no dobrze, faktycznie, no chłopki x lat temu no, pracowały w polu i rodziły w polu i potem dalej szły harować w polu i dawały radę i faktycznie, ale no Ada, przecież teraz jest taki postęp technologiczny, no nie chcesz tego skorzystać, no jednak odpocząć, to byłby czas dla ciebie, ja chcę mieć zdrowego wnuka, ale po prostu chyba zaufali, że ukamieniając mnie w domu i tak naprawdę każąc mi odpoczywać, to by było znacznie gorsze dla rozwoju dziecka i mojego, aniżeli jak jestem w swoim środowisku i tylko po prostu mam świadomość tego, że to nie będą Mistrzostwa Świata, że to nie będzie skok już na najwyższym poziomie, tylko to jest po prostu trenowanie, żeby gdzieś tam podtrzymać tą pamięć mięśniową. A ty sama nie bałaś się w żadnym momencie? Ja się bałam, bo ja musiałam właśnie zaczerpnąć wiedzy specjalistów, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, bo mój plan po tej informacji był, że na pewno się da. Po prostu będę pierwszą w historii, która nie poroniła, nie usunęła świadomie ciąży dla jakiejś korzyści i profitu związanych z wybuchem hormonalnym, tylko urodziła i zdobyła medal w Paryżu. I mówię, po prostu będę pierwsza, będę materiałem na książki, na filmy, ale oczywiście to było pół żartem, pół serio I ja musiałam faktycznie zaczerpnąć tej wiedzy od specjalistów, zmusić wszystkich do tego, żeby zaangażowali się do szukania po prostu tych badań, bo dla wszystkich to była nowość. Nikt wcześniej nie prowadził kobiety w ciąży, a nawet gdyby prowadził, to nie prowadził mnie drugiej takiej, więc to też już zupełnie inny scenariusz. Zawsze powtarzam, że mnie nie można mierzyć miarą taką jak innych sportowców, bo jestem inna i po prostu więcej jestem w stanie znieść, jestem bardziej zdeterminowana, żeby osiągnąć sukces. Więc jeżeli oni by powiedzieli, że Ada, badania wskazują na to, że naprawdę nie, albo możesz super odbyć ciążę, urodzić zdrowe dziecko, ale sportowo potem będzie duże pogorszenie i strata i zaprzestań aktywności, to pewnie bym podjęła takie rozwiązania. Jeżeli oni po prostu chowali troszeczkę obawy, ale mieli udokumentowane, że coś działa, coś nie działa, coś trzeba zminimalizować, ale można tą aktywność dalej podejmować, to nawet na nie najgorszym poziomie sportowym, no to ja byłam już też spokojna o to, że jestem w mądrzejszych rękach od siebie i tak naprawdę no, oni będą decydowali, co jest ze mną. No i jest 9. miesiąc, ja nadal mogę trenować i jadę tylko na obóz, żeby być bliżej szpitala, w którym będę rodzić, więc dlatego nie pojechałam na obóz sylwestrowy i w styczniu też odpuszczę te konsultacje. Będę stacjonarnie w Warszawie, ale nadal będę mogła realizować plan treningowy, tylko na jakieś biegowe pojadę do Spały, żeby móc skorzystać z okrężnej bieżni i będę się modlić w trakcie trasy, żeby nie zaczęła się akcja paradowa, ale to też jest tylko godzina drogi, więc zdążymy w razie czego. No i jesteś szalona, tutaj co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. No i tego twojego szaleństwa, twoje szaleństwo nie do końca akceptuje Polski Związek Lekkiej Atletyki, który oni nigdy nie akceptowali. Nawet jak nie chodziło o kwestię ciąży, więc nie zaskoczyli mnie swoją postawą. To jest tak, że twoje zgrupowania nie są aktualnie finansowane, ale masz stypendium, prawda, z ministerstwa, które zostało przedłużone, bo masz status kobiety w ciąży. Tak. Ja z tym nie dyskutuję, bo takie jest prawo kobiet i ja rozumiem, że większość kobiet, jak nie prawie wszystkie, chcą korzystać z tego prawa. Dlatego ja po prostu się pogodziłam z tym, że w żaden sposób nie robiłam z tego sensacji, że nie jestem pozbawiona szkolenia, czy że teraz nie są... Nie no, trochę o tym powiedziałaś w mediach. Ale powiedziałam o tym dopiero teraz, a ja wcześniej występowałam z prośbą o pomoc i prosiłam, czy mogą jakkolwiek mi pomóc i ja dostawałam obietnicę, że tak, że będziesz jeździła na obozy i mi ci pomożemy. I w przypadku, kiedy ja zgłaszałam terminy tych obozów, dopiero wtedy zaczęły być odpowiedzi negatywne i nikt nie chciał się pod tym podpisać. I ja deklarowałam, że mogę wystawić jakieś oświadczenie, że nie będzie żadnych roszczeń z tego tytułu, że chcę realizować na własną odpowiedzialność cykl treningowy, ale jak zaczęto mi wmawiać, że ja nie jestem zdolna do realizacji planu treningowego, to wtedy zaczęłam się... Tak jest zapisane w ustawie. Tak, wtedy zaczęłam się denerwować, bo mówię, że zapraszam na mój trening i możecie sami ocenić, czy nie jest to i tak cięższy trening od innych lekkoatletów, którzy w szczycie formy realizują jakiś plan treningowy i gdzieś z tym się już nie zgadzałam i to już było dla mnie mocno nie fair w stosunku do mojej osoby, bo oni wiedzieli, że ja nigdy nie słynęłam z tych, którzy skaczą z kwiatka na kwiatek i gdzieś ta praca to jest takie lelum po lelum. I wtedy zaczęłam się denerwować i mówię, dobrze, nie mam czasu teraz na te nerwy, wolę spożytkować tą energię w inny sposób, znalazłam sobie środki z innych źródeł, a to, żeby móc realizować ten plan treningowy i być cały czas w komitywie z profesorem czy swoją fizjoterapeutką. I tak naprawdę dopiero czekam na sierpień, żeby mogło mi się ulać. Jak zwykle. Aż tak. No tak, bo tak naprawdę ja nigdy nie dawałam przyzwolenia na to, żeby odsuwać się od zawodników, którzy naprawdę harują na to, żeby mieć wynik i nie jest to żadne zapewnienie, nie wiem, że mam bogatych rodziców, którzy opłacają mi obozy, tylko ja się teraz szarpię i proszę 1000 sponsorów o to, żeby dołożyli parę złotówek do zgrupowań i te pieniądze nie idą na moje konto, tylko są inwestowane w sport i ja zawsze tak przeznaczałam wszystkie stypendia i nigdy nie wstydziłam się tego, na co spożytkuję źródła jakieś finansowe od osób, które powierzyły mi swoje pieniądze i zaufały. Więc ja po prostu czekam na to, żeby móc zacytować to nic jej to nie da z medalem olimpijskim, jak pierwsza osoba, która będą chciała udzielić, żebym udzieliła wywiadu po przekroczeniu linii na 800 metrów w Paryżu, to będą osoby z Polskiego Związku, bo to są najbliżej osoby z mikrofonami do tego, by udzielać wywiadów, więc wtedy tylko powiem, nic mi to nie dało i odejdę i tak naprawdę gdzieś dopiero potem będę bardziej roszczeniowa. Tylko niech to się tak zakończy, bo oczywiście, że może być ten gorszy scenariusz, ale ja też uważam, że ten talent nie wyparuje i że ciąża na pewno w jakimś stopniu zmieni moje ciało, ale będzie taka rozsądna praca do tego, żeby jak najszybciej to odzyskać i żeby potem przekraczać te limity. Ja jestem młoda, więc jeżeli to nie nastąpi w Paryżu, to nastąpi w kolejnych latach. No to jak my nadal wchodzimy na tą wojenną ścieżkę i jak miał być topór zakopany po Eugene, Tak, był lekko podkopany i teraz znowu jest na wierzchu. No i tak jest wiecznie z nami. Znaczy, ja ci powiem tak, jak ty mi to wszystko mówisz, jak ty mi to wszystko opowiadasz, to ja ci w 100% wierzę i jak wiesz, ja bardzo cię chciałam zaprosić do tego podcastu, bo ja mam przekonanie, że ja rozmawiam z medalistką olimpijską z Paryża, nie mówiąc już o kolejnych igrzyskach. Też tak bardzo mi na tym zależało, plus piszesz taką historię, która właśnie może być opisywana w książkach i prezentowana w filmach. Ale rozmawiałam też właśnie z drugą stroną, z przedstawicielami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, żeby poznać też tę drugą perspektywę i to uzasadnienie, dlaczego twoje obozy nie są finansowane, to właśnie była cytowana ustawa o sporcie, że w związku z tym, a tam jest zapisane, zawodniczka w ciąży niezdolna do uprawiania sportu. Ale czy oni zawsze sugerują się tym naszym prawem, które nam przysługuje na każdej płaszczyźnie, bo gdyby zawsze tacy byli, to by każdy zrozumiał, ale każdy wie, jak postępuje Polski Związek i jak bardzo mogliby obejść te przepisy, gdyby tylko chcieli pomóc, więc mi bardziej o to się rozchodzi, że my doskonale wiemy, w jaki sposób są faworyzowani inni zawodnicy bądź trenerzy, co im przysługuje, a nie powinno im przysługiwać i nie ma jasnego przepisu na to, żeby na przykład mieć konkretną ilość finansowania za konkretny wynik, a jest taki przepis i tutaj się sugerują przepisami, a na innych płaszczyznach nie, więc bardziej o to mi chodzi, że po prostu tutaj nie mają do czynienia. Tak, ale ja ciągle odczuwam. Tak, że nie jestem pokorna i że nie dziękuję w każdym wywiadzie, że zawdzięczam Polskiemu Związkowi tego wszystkiego, wobec tego by mnie nie było, więc pewnie po prostu jak się nadarzyła okazja, żeby gdzieś tam dać mi odczuć to moją bycie niepokorną, no to co dalej. A skąd się ta twoja niepokorność wzięła? Bo to nie jest tak, że ty zostałaś niepokorna 8 miesięcy temu, prawda? Pewnie, że tak. No po prostu ja, tak jak powiedziałam, ja lubię być rozliczana z wyniku i tego samego oczekuję od drugiej strony. Jeżeli ja jestem profesjonalna i nie mam sobie gdzieś nic do zarzucenia, to tego samego oczekuję od drugiej strony, która spija śmietankę i gdzieś tam, wykorzystując mój wizerunek, próbuję budować jakby tą silną stronę tego polskiego sportu. I widzę też na przestrzeni lat, jak to działa, ile talentów mamy zmarnowanych i ile osób rezygnuje ze sportu, bo nie ma z czego się utrzymać, a gdzieś jest realizacja tego budżetu w takim kierunku, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, że przecież chyba lekkoatletyka nie chce obrażać żadnego innego sportu. Wydaje mi się, że jesteśmy najbardziej medalodajnym sportem narodowym. Być może nie, oczywiście siatkarze zdobywają. W Tokio, no to tak. Tam lekka wymiotła. Więc po prostu się dziwię, że faktycznie liczą na lekkoatletów polscy kibice i polscy działacze i to nie jest tak, że my wtedy jesteśmy taką wisienką na torcie, tylko my faktycznie się szarpiemy. Ja tego nie lubię po prostu. Wiem, że dałoby się jakoś wymyślić taki system, który by pomagał realizować najwyższe sportowe cele, ale kiedy jedziemy na jakieś rozmowy i słyszymy, że takich jak ja jest 20, no to mówię, gdyby było 20, to byśmy mieli 100 kwalifikacji olimpijskich, a nie 10 czy 15 na pół roku do igrzysk, więc jakby no po prostu to jest zderzenie ze ścianą i ja personalnie jakby nie wymieniam żadnych nazwisk, a wiem, że odzywam się jako Polski Związek Lekkiej Atletyki, a wcale tak nie jest. Ja jakby wiem, do kogo mam te zarzuty i to kompletnie nie jest, nie wiem, do pani z działu kadry, czy jakichś naszych fizjoterapeutów, czy kogokolwiek innego, tylko po prostu do działaczy, którzy mogliby, jakby chcieli stanąć na wysokości zadania i nieba nam przychylić, no to słyszenia komentarzy, że my jesteśmy dla nich, nie oni dla nas, czy jakkolwiek, to po prostu nie powinno tak być. To powinno być tak, że mamy jeden cel i wszyscy gramy do jednej bramki, a nie wypominanie sobie, kto tu jest dla kogo, więc... A potrafisz wejść jeszcze w tą drugą perspektywę, jakbyś to ty siedziała na miejscu, powiedzmy, działaczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i przychodzi do ciebie zawodniczka w 8 miesiącu ciąży, mówi, jadę tu na zgrupowanie, cisnę do Paryża, to nie bałabyś się, no jednak w jakiś sposób są odpowiedzialni. Na pewno bym się bała, ale bałabym się też robić takie rzeczy, jakie robią nie dotyczące kobiet w ciąży, więc na pewno... Z ich perspektywy to ryzyko dania tych kilkuset złotych czy kilku tysięcy na to zgrupowanie, to pewnie jest pikuś przy tym wszystkim, co tam się dzieje, więc to też ciężko jest mi się postawić, bo ogólnie rozumiem ich postępowanie, ale mogliby chcieć na przykład, nie wiem, zaoferować pomoc na jakiejś innej płaszczyźnie. Rozumiem na przykład odtrącić mnie od szkolenia, to jest w pełni zrozumiałe, bo ja też nie chcę, żeby na tym ucierpiały inne kobiety, które będą chciały sobie wypocząć w ciąży i móc potraktować to jako odrobinę urlopu, chwili wytchnienia, koncentracji na pobierać sobie to stypendium. Dokładnie. Tylko po prostu może można byłoby zrobić tak, żeby była możliwość wyboru i wtedy po prostu każdy decyduje i jest to jakoś uwarunkowane prawnie, że no, wybierasz na przykład bardziej ryzykowną ścieżkę, więc jest to określone tam jakimś ryzykiem i jakimiś przepisami, a nie takie z góry narzucanie, bo jednak tych pretendentów do medalu olimpijskiego nie ma tak dużo, a też z góry już mnie przekreślać i komentować, że nic mi to nie da, jak nie wiedzą, jak to się potoczy, no to też to jest takie jakby jawne pokazywanie, że no nie kibicujemy swoim i tyle. I to jest po prostu bolesne, ale nie zaskakujące. Wracając jeszcze do tej twojej niepokorności, bo ty powiedziałaś o tym, jakby odniosłaś się do tego na tej linii Adrianna Sułek-Schubert, Polski Związek Lekkiej Atletyki, ale ja mam wrażenie, że ta twoja niepokorność, albo inaczej to takie bardzo mocne dążenie do celu, determinacja, zadziorność, no to jednak nie pojawiły się u Ady w wieku lat 20, tylko u Ady w wieku ilu lat? Nie wiem. Moim zdaniem to jest twój charakter, taka się urodziłaś. Czy w jakiś sposób życie cię do tego przystosowało i tak uwarunkowało? No na pewno jakoś życie, ale też nie powiem, że ja byłam potulna jak baranek w szkole podstawowej, nie było ze mną problemów, czy chociażby, nie wiem, w tych latach, kiedy byłam siatkarką, bo przede wszystkim zrezygnowałam ze sportu siatkarskiego, dlatego że tam też grały zawodniczki w pierwszym składzie, które nie grały dobrze, a miały ich rodzice jakiś wpływ na rozwój klubu, czy po prostu no, zaplecze finansowe, więc... To powiedzmy to, bo ty 8 lat trenowałaś siatkówkę najpierw. Tak, i uważam, że nie grałam najgorzej i nie trzeba było mnie przekreślać przez parametry wzrostowe. Jak słyszałam jakiś komentarz, że na mojej pozycji środkowej bloku mamy straszyć wzrostem nieumiejętnościami, to się z tym nie zgadzałam, bo wystarczyło wtedy porównać, nie wiem, parametry skocznościowe i wtedy już nie odstawałam w ogóle od reszty, albo nawet bym powiedziała, że się wyróżniałam na tle innych zawodniczek, więc... Ale na poziomie juniorskim, bo masz wzrostu... 1,72 m. No to na środkową aktualnie... Tak, to jest malutko, tylko też ta środkowa niech skacze i niech łapie te ponad 3 metry, a nie, że mamy 80 kilka i ledwo jej palce wystają za siatkę, więc też nie rozumiałam jakby podejścia tych trenerów, bo jakby... Kazali mi na siłę zmieniać pozycję. Ja nie będę z środkowej bloku, która nie przepada za przyjęciem, lubi obronę, więc faktycznie może zostawała czasem w drugiej linii po zagrywce, czy trochę dłużej, ale jednak atak był moją domeną. Móc po prostu się wyżyć na tej piłce, wyskoczyć do bloku intuicyjnie, a gdzieś nagle przestawienie mnie i propozycje gry w kadrze na pozycji rozgrywającej, to się mija w ogóle dla mnie z celem, więc nie. I ja od razu mówiłam o tym, że nie podobało mi się, jak tytuł MVP turnieju dostawała zawodniczka, która miała statystyki dużo gorsze. Ja zawsze prosiłam o te statystyki, żeby mi je wydrukowano i mówię, no i dlaczego tak jest, a nie inaczej. I gdzieś od początku byłam faktycznie kontrowersyjna, bo ja bardzo lubię sprawiedliwość. Jeżeli ktoś jest sportowo lepszy, jest namacalnie i naocznie jakby lepszy, no to oczywiście wtedy oddaję jakby szacunek tej osobie i siedzę z gębą na kłódkę, ale jeżeli widzę, że to jest po prostu jawne oszustwo, to się z tym nie zgadzam. I tak było faktycznie od zawsze i też mama mnie uczyła o tym, żeby tam prawdę kłaść na tak jak kawę na ławę, na stół i ponosić odpowiedzialność za to, co się mówi, jeżeli to jest jakby zgodne z samym sobą. No. Jeżeli ja mam tylko kłamać i przytakiwać, no to no nie osiągnie się też sukcesu w ten sposób, jeżeli będziemy wszystkich chcieli próbować zadowolić i gdzieś tam grać tak, jak nam każą, no. Tańczyć tak, jak nam zagrają. Na swoim Instagramie masz takie emotikonki, serce przed rozumem. Tak, też. Opowiedz. To też może nie jest do końca dobre. Mam tylko świadomość, że czasem powinnam bardziej kierować się tym, co podpowiada mi rozsądek, ale mam też osoby w sztabie, które za to są odpowiedzialne i specjalnie dobierane. Rozsądek. Tak. Że specjalnie dobierałam sztab tak, żeby ktoś bez problemu mógł mi powiedzieć, że popełniam błąd i ja wtedy mocno się do tego ustosunkowuję. Ciężko jest mi zmienić moje postanowienie, jakieś założenie do jakiejś danej sytuacji, gdzie chcę gdzieś się jakoś wypowiedzieć kontrowersyjnie, czy jakoś się zachować, ale faktycznie zawsze wysłuchuję i myślę i ich informuję o tym, że i tak zrobię inaczej. Ale że jakby jestem zgodna z ich zdaniem, tylko po prostu jeżeli ja się nie odezwę, to nie odezwie się też kolejna osoba i kolejna. I będziemy dawać wszyscy na to przyzwolenie, więc ja wolę uchodzić za tą jedną, która obrywa i gdzieś te komentarze faktycznie mogą i nie być przychylne, tylko że ja nie żyję jakby z tymi ludźmi, więc mi nie przeszkadza to, że ktoś tam w mediach powie, że jestem egoistką dla swojego dziecka, będę robiła wszystko, żeby wyrosło na zdrowe, szczęśliwe, mądre, piękne dziecko I faktycznie jakbym się miała przejmować tym, że ktoś nie pozwala mi trenować w ciąży, albo że na treningach siła zaprzecza szybkości, czy że wytrzymałość zabija szybkość, no to na pewno bym nie osiągnęła tego, co osiągnęłam, więc nie ma sensu po prostu dostosowywać się do tak skrajnych opinii ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, o czym mówią. Ale ty lubisz dodatkowo rzucić kij w mrowisko, chociażby w twoich właśnie social mediach, pokazać taki mocny trening z pięknie wyeksponowanym brzuszkiem i napisać, no to teraz będzie ogień. Tak, tak, tak. I zawsze taka byłam i na pewno wiem, że mogłabym zyskać więcej, gdybym była bardziej pokorna i gdzieś tam tłamsiła w sobie te emocje, ale to jest chyba bardzo ciężko wypracować. My parę lat z profesorem poświęciliśmy na to, żeby w sporcie być skoncentrowanym, bo to też przychodziło mi trudno, a skoro profesor nie uważa, że tą cechę też warto byłoby lekko stłamsić, gdzieś przygasić, bo jest ona przeszkadzającą cechą, no to chyba wszystko gra. I po prostu też faktycznie są sytuacje, kiedy on mi powie przed jakimś wywiadem, że to nie jest czas na to, żebyś rzuciła coś kontrowersyjnego, bądź żebyś wróciła na przykład do tematu z Eugene po Monachium, tylko ten rozdział był już zamknięty, przedstawiłaś raz swoje stanowisko, wszyscy znając cię wiedzą, że ono się nie zmieniło i nie musisz tego dalej rozgrzebywać. Więc właśnie takie głosy rozsądku, z którymi ja zdaniem się bardzo zgadzam, szanuję, to są takie osoby, które mają jakby wpływ na to, jaka jestem i one mnie gdzieś tam ukształtowują, ale natury i genu się nie wydubię. Profesor Jan Blecharz to jest twój psycholog. To jest psycholog, który współpracował między innymi z Adamem Małyszem. No stąd pewnie nazwisko, które być może, których gdzieś tam troszeczkę dzwoniło. No to teraz wyjaśniamy. Czy to jest twój największy autorytet w twoim sztabie? Nie. W ogóle wśród ludzi, z którymi jesteś blisko? Jest na pewno jednym z największych wśród ludzi, z którymi jestem blisko, a w sztabie ja chyba nie mam czegoś takiego, że kogoś faworyzuję, bo każdy odpowiada za zupełnie inną i skrajną płaszczyznę, która może, którego jakby praca wpłynie na ten wynik końcowy, więc nawet nie mogłabym chyba tak powiedzieć, że kogoś bardziej uważam za jakiś większy autorytet, bo profesor uważam, że jest po prostu mistrzem w swojej dziedzinie. Moja fizjoterapeutka jest mistrzynią w swojej dziedzinie, mój trener w swojej dziedzinie i tak naprawdę ciągle powtarzam, że ja jestem tym najsłabszym ogniwem, a mając ich, to jeszcze jakoś funkcjonuje i trzeba tylko jeszcze mnie poprawić, żebym ja była mistrzynią w swojej dziedzinie. I wtedy mamy taki złoty sztab i faktycznie ja z każdym, każda rozmowa z nimi to jest rozmowa tak mocno inspirująca. Tam nie ma się chęci wyłączyć, uciec gdzieś myślami gdzie indziej. Tam każda anegdota, każda historia, każde powierzone zadanie to jest coś takiego, co zapewnia nam, co daje nam takie poczucie, że my już jesteśmy o krok bliżej tego sukcesu, więc ja bardzo lubię spędzać czas wspólnie przy posiłkach, kiedy profesor rzuci jakąś anegdotą właśnie z czasów, kiedy współpracował z Adamem Małyszem i po prostu powiedział, że Adam w środku nocy stwierdził, że nie jest ostatecznie dobrze przygotowany na zawody, bo ostatnia jednostka treningowa została zakończona przeciętnie i zadzwonił do nich w środku nocy, że mają włączyć dla niego skocznie, przygotować wszystko z oświetleniem, nie wiem jak to funkcjonuje dokładnie, żebym nie skłamała, pewnie z jakimś przygotowaniem na wierzchni do lądowania, z całą tą skocznią i ze wszystkim. I że on musi jeszcze oddać 1, może 3 skoki, żeby jechać z poczuciem, że jedzie wygrać zawody i faktycznie wtedy cały sztab w środku nocy wstaje. Oczywiście jest to Adam Małysz, więc dla niego się tą skocznię włączy i wszystko uruchomi. Dla mnie pewnie jeszcze nie, ale jakby same takie inspirujące sytuacje, że on wtedy jedzie, oddaje ten 1 skok i mówi, jestem gotowy, jedzie i wygrywa zawody, gdzie gdzieś tam te dyspozycje w ostatnim momencie były odrobinę różne. No to są takie sytuacje, które mówię, Boże, ja mam takich cudotwórców w tym teamie. I faktycznie każda taka rozmowa jest taką rozmową, która daje do myślenia i to nie są takie słowa rzucane na wiatr i faktycznie warto obcować z tymi ludźmi. Więc ja bardzo lubię to, że ja jestem taka zaopiekowana, że w moim teamie nie ma nikogo innego, że my nie jeździmy na zawody, jest 10 zawodników na starcie, tylko że ta koncentracja jest na mnie i dzięki temu może faktycznie każda uwaga jest tak trafna i dzięki temu wszyscy się tak dobrze znamy i wszyscy wiedzą, co na mnie działa, jak się zachować w tej sytuacji. I tak naprawdę profesor jest potrzebny na starcie bardziej mojemu trenerowi na przykład niż mi. Mi jest bardziej fizjoterapeutka, bo gdzieś trzeba te emocje trenerowi tłamsić. Jeszcze na przykład on jest taki najbardziej podatny na to, że się obawia i nie potrafi tego zakamuflować. Więc tak naprawdę my jesteśmy taką jednością na starcie i dla mnie każda jedna osoba jest autorytetem w tym teamie. Tak naprawdę to ty do profesora Blecharza sama się pierwsza odezwałaś, prawda? Nawet chyba nie, bo wydaje mi się, że zarekomendował mnie Adam Krzczot. On wtedy współpracował z profesorem Blecharzem i kiedy ja poszłam na rozmowę, to profesor już był po kilku jednostkach treningowych, w którym się przyglądał. Już wiedział, z kim ma do czynienia, już potrafił wymienić moje mocne strony, a profesor nie jest w ogóle social medialowy, więc na pewno tego w ten sposób nie wygooglował. Tych materiałów też jeszcze wtedy nie było za dużo, bo byłam taką osobą, która stawia gdzieś te pierwsze kroki, więc gdzieś już co nieco musiał o mnie usłyszeć, a ja się odezwałam do Adama nie Małysza, przepraszam, tylko Krzczota, czy mógłby mnie po prostu skontaktować jakoś z profesorem, więc gdzieś tam już chyba wiedział o mojej osobie, bo nie mylił mojego imienia i potrafił wymienić konkurencję 7 boju, a to też nie jest takie łatwe, bo bardzo dużo osób gdzieś jak słyszy wielobój albo 5-bój, a ja odezwałam się do niego w okresie przygotowawczym do hali po medalu Mistrzostw Świata, to faktycznie gdzieś już ta rozmowa była, jakbym nie rozmawiała z obcą osobą, tylko jakbyśmy faktycznie, to była taka płynna, przyjemna rozmowa i ja w życiu nie wiedziałam, że ona zaowocuje tym, że profesor zgodzi się mnie wziąć pod swoje skrzydła, bo miał takie nazwiska, że mówię, dobra, takiej gówniary, jeszcze w dodatku kontrowersyjnej, bo już pewnie były tam jakieś przecieki, to mówię, to nie weźmie. A on od razu powiedział, że jestem materiałem na sukces i że po prostu potrzebuję mocnego oszlifowania i utemperowania na kilku płaszczyznach, których będziemy negocjować w przyszłości. Jakie mam cele, jakie on ma cele i to od razu po jednym spotkaniu już tak zazębiło, że wiedziałam, że to jest taka współpraca wieloletnia. I teraz tak naprawdę jeszcze jakiś czas temu mówiłam, że wszystko się jakby w tym teamie może zmienić, a teraz jestem jakby świadoma, że nie, że to są takie osoby, z którymi ja będę kroczyć gdzieś tam tą sportową ścieżką, dopóki one nie zrezygnują ze współpracy ze mną. To który element był najbardziej do utemperowania zdaniem profesora Blecharza u ciebie? On to nazywał takim rzucaniem energią, takim szastaniem energią na starcie, bo ja jak byłam młodsza, to znałam wyniki innych zawodniczek, znałam ich jakąś bibliografię, wiedziałam, czego się mogę po nich spodziewać, a teraz ja nie wymienię rekordów życiowych mistrzyni olimpijskiej i tak naprawdę ja nie do końca potrafię powiedzieć na przykład z kim biegłam w serii, albo kto wygrał daną konkurencję, jeżeli to nie byłam ja. I uczyliśmy się tego, żeby być na starcie skoncentrowaną, jakby to było po prostu solówka na stadionie i mnie nie obchodzi to, że tutaj jest rekordzistka świata, tutaj jest na przykład, nie wiem, 3-krotna mistrzyni olimpijska i jestem ja na przykład z najgorszym rekordem życiowym legitymującym się w stawce, tylko jestem ja i to, co mam zrobić, czyli albo płotki, albo poprzeczka, albo kula i rzutnia, czy mój ulubiony oszczep, albo dzwonek, czy gwizdek startera, że zaczynamy, więc uczyliśmy się tego, żeby być jak taki koń wyścigowy, który widzi tylko to, co jest przed nim, a tak to ma klapki na oczach. I to było trudne. Nadchodzi najpiękniejszy dzień twojego życia. Kiedy? Najpiękniejszy dzień mojego życia? Nie wiem kiedy. No, teraz bym powiedziała, że ja o tym styczniowym na razie. Tak. Mówię o tym być może w styczniu, tak? Zostajesz mamą. Do Paryża zostaje około 6 miesięcy do twojego startu na Igrzyskach w Paryżu. I jaki jest teraz na to plan? Karmisz, nie karmisz, kiedy wracasz do treningu? Na to też jeździsz, nie jeździsz? Tak, jeżdżę, oczywiście, że jeżdżę. Na to też szukaliśmy badań naukowych, żeby jak najdłużej móc skorzystać z tego naturalnego bodźca bycia mamą. I uważam, że to jest ogromny as w rękawie. I ja zawsze... Czyli karmienia. Słuchałam wszystkiego, w ogóle bycia mamą, więc zaczęliśmy od tego, od czego trzeba zacząć, czyli jak będzie z karmieniem. No to szukaliśmy badań na to, jakie są rekomendacje. WHO zaleca 2 lata, uważamy, że bzdura, nie ma takiej potrzeby. Gdzieś przez 2 lata, do tego czasu pewnie i tak bym wytraciła pokarm, wchodząc już na obciążenia treningowe, jakimi będę mogła się poszczycić gdzieś tam faktycznie, może nawet nie do Paryża, ale po Paryżu. Więc szukaliśmy jakichś takich badań, żeby to wszystko było najbardziej zoptymalizowane. Więc przez pierwsze 4 miesiące, wtedy kiedy naturalnie jeszcze będę mogła ja i dziecko czerpać korzyści z tej hormonalnej dawki, to faktycznie będę karmić piersią. A jak będzie zakwaszenie? To wszystko, właśnie ciężko jest też nam, bo zacznijmy od tego, że nie wiemy ile będzie trwał połóg i nie wiemy jak szybko będziemy mogli rozpocząć ten okres wyjazdowy zgrupowań. Planujemy odbyć połóg tak długo, jak będzie to konieczne, z takimi zaleceniami lekarzy, jak będą kazali, ale już mamy w plan wstępnie, że to nie jest tak, że ja będę od pierwszego dnia w domu, czyli po tych kilku dniach po porodzie w szpitalu, że będę leżała i będę tylko wypoczywała. Mamy już plan, mamy robić zadania aktywujące mięśnie brzucha i to nie jest tak, że ja mam tylko wylegiwać się i ktoś mi poda dziecko, ja je nakarmię i śpimy razem i nie myjemy się i nie dbamy o tą higienę i gdzieś tam faktycznie, tak jak można to zaobserwować, że kobieta jest obarczona ogromnym bólem i gdzieś musi dojść do siebie i przy tym wszystkim jest ta więź macierzyńska, więc tak naprawdę tylko koncentrujemy się na dziecku. Ja będę w jego czasach drzemki gdzieś tam koncentrować się na sobie i na tym, że ten sport za parę tygodni naprawdę będzie odgrywał znaczącą dla mnie rolę. I potem będziemy jeszcze mieli 3-4 tygodnie takiego okresu wprowadzającego w Warszawie, żeby zobaczyć w ogóle z jakiego wysokiego C bądź niewysokiego C zaczynamy. I żeby też przez te 4 tygodnie móc zaobserwować, czy robimy szybkie postępy, czy nie robimy żadnych postępów i to będzie dłuższy proces. Bo ja uważam, że w moim przypadku to będzie dosyć jasne i klarowne. Będziemy widzieć, czy ta siła, moc nie spadły i rozchodzi się o parametr szybkości i parametr przygotowania mentalnego do jakichś biegów. Czy okazuje się, że faktycznie organizm zapomniał, co to płotek, co to kula i zaczynamy od zera. Więc wtedy będziemy negocjować z Polskim Związkiem i innymi gdzieś tam instytucjami, które nas mogą wesprzeć do tego, żeby jechać na zgrupowanie i zapewnić sobie najlepsze warunki. Na zgrupowania latam sama, bo planuję 2 długie, 3-tygodniowe, 4-tygodniowe zagraniczne zgrupowania, więc latam sama i wtedy dziecko jest z mężem i z najbliższymi. I tylko próbujemy jeszcze rozwiązać aspekt tego, że mąż z dzieckiem mogliby być na zgrupowaniu. My planujemy zgrupowania w najlepszych kurortach na świecie lekkoatletycznych, więc jest to Turcja i są to zgrupowania bardzo, bardzo kosztowne. Więc na pewno nie możemy sobie pozwolić, bo po prostu nie mam takiego zaplecza finansowego na to, żeby to były 3 tygodnie w Turcji w Belek, ale żeby też ta więź, żeby to dziecko mnie nie zapomniało, bo nie wiem jak to będzie. I gdzieś tam, żeby to nie była tylko taka relacja na telefon, że ja pomówię do tego telefonu i do dziecka i gdzieś się skontaktuję z mężem, to żeby fizycznie byli, więc jakiś czas też planujemy, że na pewno nas odwiedzą. I tak naprawdę wydaje mi się, że mamy to poukładane, tylko nie możemy zaplanować, ale mamy takie fundamenty, które będą po prostu musiały być elastyczne, jeżeli chodzi o daty. Tak samo podawaliśmy dyspozycję dat wyjazdów na zgrupowania, bo planujemy zacząć obozy od końca kwietnia i w maju cały czas jeszcze trenować i jeżeli podejmiemy decyzję o start na Mistrzostwach Europy, to tam po prostu jadę z marszu gdziekolwiek na świecie nie będę. Czyli jeszcze jest brane pod uwagę to, że w Mistrzostwach Europy nawet wystartujesz. Tak, bo mam tą kwalifikację i ja też nie ukrywam, że tam nie trzeba mieć takiej dyspozycji, jaką trzeba będzie zaprezentować w Paryżu. A istnieje też szansa, że dziewczyny chuchając i dmuchając o swoje zdrowie przed igrzyskami, to te lepsze zawodniczki nawet może i porezygnują z tego startu, bo tak naprawdę jeżeli ktoś pretenduje do złota olimpijskiego, to nie jest mu potrzebny tytuł mistrzyni Europy. I ja właśnie w takim środowisku się obracam, że te dziewczyny nie chcą się nachapać z każdego możliwego źródła, tylko raczej są rozsądne i świadome tego, co mogą osiągnąć. I podejrzewam, że taki scenariusz może też być, że nawet z dyspozycjami znacznie niższymi niż te takie moje życiowe, to gdzieś tam można sobie zabezpieczyć tą przyszłość na parę najbliższych miesięcy, bo u nas to działa tak, że wynik jest od sezonu do sezonu i wystarczy nie mieć raz medalu i jest się po prostu bez jakiegoś tam finansowania czy wsparcia. I tak naprawdę ten medal Mistrzostwa Europy już w razie czego w jakimś stopniu by mi zapewniał to moje szkolenie do Mistrzostw Europy tych halowych. A nie ukrywajmy, że tam to już będę chciała odzyskać rekord świata i mieć go na dłużej niż na kilka sekund i gdzieś po prostu wygrać, czy z Nafi, czy z Katariną Johnson-Thompson, czy może jakimś innym nazwiskiem, które się pojawi. Więc u mnie też nie tylko Paryż jest tam perspektywą, ale też kolejne lata. I ja uważam, że wszystko się da pogodzić i da się pogodzić bycie dobrą mamą i bycie dobrym sportowcem. I faktycznie po prostu nie da się tego osiągnąć w pojedynkę. Ale ja nikogo nie zmuszałam z moich najbliższych do tego, żeby mi jej pomogli. Ja zapytałam, jak to w ogóle widzą. Najpierw czekałam na to, czy będzie jakaś linia porozumienia z ich strony, że Ada, przecież my ci pomożemy. i że od razu się to pojawiło, tylko jak to zrobimy, bo do jednego domu rodzinnego i do domu rodzinnego męża mamy po 300 km, więc jest to kawał drogi. Czyli to nie rozchodzi się o takie, jak to pisali ludzie w komentarzach, podrzucenie do dziadków dziecka. To jest jednak już wyprawa, którą trzeba jakoś logicznie rozplanować. Ale faktycznie gdzieś tam wiem, że Wojsko Polskie jest mocno przychylne trenowaniu i byciu na bardzo wysokim sportowym poziomie. Oni mnie wspierają od początku, mówią, że będę rewelacyjną mamą, rewelacyjnym żołnierzem i świetnym sportowcem. I ja się cieszę, że mam też ze sobą takie plecy. I faktycznie ja wierzę w to, że otaczając się takimi odpowiednimi ludźmi, to wszystko będziemy w stanie wspólnie osiągnąć i że ten Paryż będzie takim zwieńczeniem tych kilku lat i że z moich też barków spadnie takie poczucie, że no jednak trochę tak ze sportowego punktu widzenia nawaliłam na tej ostatniej prostej. No i teraz to ja muszę zrobić wszystko, żeby to jednak się skończyło takim happy endem dla wszystkich. Przedostatnie pytanie. Co jeżeli okaże się, że tuż przed Paryżem jesteś w słabej formie, że nie udało się tego twojego poziomu osiągnąć i że będziesz wiedziała, że nie będziesz się liczyć w walce o medale? Lecisz? Ciężko mi czy nie lecisz? Tak, lecę, bo ja ciężko pracowałam na to, żeby... Zasłużyłam po prostu na to, żeby być w tej 24, która startuje na Igrzyskach Olimpijskich i nie zostawię miejsca komuś, kto jedzie na wycieczkę. Wiem, że są i takie osoby, które mają takie podejście, więc na pewno lecę i po prostu najwyżej lecę zebrać wielkie baty, bo nie pozwolę też sobie na to, żeby nie ukończyć rywalizacji podczas Igrzysk. To są zawody, gdzie każdy daje z siebie 100% i po prostu jeżeli to wystarczy tylko na ostatnie miejsce, no to z bólem serca podejdę do biegu na 800 metrów i tak będę chciała wygrać z Anną Hall na starcie, ale ja nie zakładam takiego scenariusza, bo nie wierzę w to, żeby talent miał wyparować, żeby kilka lat ciężkiej pracy miał wyparować, żeby teraz ten okres całej świadomej ciąży i gdzieś tego zaopiekowania siebie i dziecka miał pójść na marne, więc ja wierzę w scenariusz, że to będzie po prostu taka strefa blisko medalowej, że może to się skończyć bez tego medalu. No ale na tym się mój świat nie skończył, mój świat się dopiero jakby narodzi, więc ja wychodzę z założenia, że jak nie ten Paryż, to po prostu będzie mi przykro i że to będzie cel z odroczoną tą datą i że to będzie w takim razie Los Angeles. I mam nadzieję, że to będzie też taki sprawdzian dla naszego teamu i mam nadzieję, że nikt nie skreśli mnie za ten mój brak profesjonalizmu właśnie w tak ważnym momencie i aspekcie i że da mi drugą szansę i że powie dobrze, no tak się skończył Paryż, jak się skończył, podjęliśmy walkę, zrobiłaś co w twojej mocy, droga była taka, a nie inna, bo właśnie nie wiemy, jak będą wyglądały te przygotowania, jak będziemy w stanie pogodzić zgrupowania z wyjazdami, z opieką nad dzieckiem. Na pewno też parę razy, jak coś się wydarzy niezaplanowanego, to dziecko będzie musiało być ze mną podczas jednostki treningowej, więc też rozchodzi się o dużą wyrozumiałość i elastyczność. Ale ja jakby wierzę w ten happy end, ja wierzę w to, że Bóg ma dla mnie taki scenariusz, że tyle w życiu już przeszłam od śmierci trenera po różne inne aspekty gdzieś tam, że ten medal jest mi pisany i że to właśnie miało być ta kropka nad i, że ja już będę szczęśliwą mamą, żoną i że wszyscy będą ze mnie dumni z tego mojego sztabu, że jest to jednak to, co sobie wspólnie zaplanowaliśmy. Czego ci życzyć? Życzyć mi zdrowia i aby teraz doba płynęła trochę wolniej, bo gdzieś w Warszawie doświadczam tego pędu. Mam wrażenie, że to są zupełnie inne 24 godziny, które jak spędzam w domu rodzinnym męża, czy nawet w Bydgoszczy, kiedy tych obowiązków jest mniej. A w Warszawie mam wrażenie, że spędziłam już kilka lat, a to dopiero 2. Więc chyba tylko zdrowia. I ja wszystko inne wypracuję, dogadam ze sztabem, dogadam ze najbliższymi i będzie dobrze. To Ada, zdrowia, szczęśliwego rozwiązania, zdrowego małego Leonka, a resztę już ogarniesz. A resztę ogarnę. Dziękuję bardzo. Adrianna Sułek-Schubert, pięknie ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Sponsorem programu był Orlen.